Siemanko, witam serdecznie. Nanek Gro na Twitchu, ci powiem po naszemu. Słuchajcie, czytałem jak właśnie taki artykuł, który mnie bardzo zszokował i poruszył. I serio mnie poruszył. Jeszcze są, powiedzmy, nagrywam to na żywca. Jeszcze tam muszę z Agatą porozmawiać, popisać. Jest to moja koleżanka z gimnazjum. Wspaniała osoba, która potrzebuje pomocy, waszej pomocy. Operacja potrzebuje. W wieku noworodkowym została zarażona gruntowcem. Przeżyła i tam różne komplikacje tego wszystkiego. Potrzebuje na operację, sama pracuje i w ogóle tam ten, ale jednak no wiadomo jak jest w tych czasach. I wpadłem na taką inicjatywę, żeby po prostu takiego streama charytatywnego odpalić. Liczy się każda złotówka, jak wiecie. I kurczę, no dzisiaj już jest, żeby was nie styganić, bo to nagrywam. Pierwsza 25, niedziela 23 lipca. Także, nie wiem, jeżeli się uda dzisiaj, gdzieś tam w godzinach popołudniowych, 23 lipca, coś tam zastreamować, a jak nie, no to cały tydzień zbiórka zorganizować właśnie na cele Agaty. Muszę się tam jeszcze z nią prywatnie dogadać, czy chciałaby coś takiego, żeby tam coś takiego by chciała, żeby nią tam jakoś tam, wiesz, nie urazić czy coś. I nie wiem, chociaż jakoś tam, wiesz, złotówka do złotówki, coś się tam uzbiero, coś jestem w stanie od siebie coś dać. No i liczę na was, kochani widzowie, na jakiś taki szczytny cel, żeby po prostu, jakbyście mogli mojej koleżance z gimnazjum pomóc, to zapraszam na stream i na jakieś donacje, jakieś te, jakoś to tam spróbuję ogarnąć, lub albo po prostu będę streamował i będzie informacja o tym, albo no najlepiej by było na jakieś tam od niej konto, czy tam na się pomaga, czy coś, czy ja po prostu przekażę z mojego konta PayPal, czy coś tam po prostu do Agaty. No jeszcze porozmawiam, czy w ogóle, bo nie chcę są jakieś inicjatywy robić bez porozumienia z Agatą, czy coś takiego chciałaby z mojej strony, czy coś. Także no następne informacje, przygotujcie się, może jak pyknie, to tam po południu dzisiaj, w niedziela już się zacznie. A jeżeli nie, to spróbuję chociaż jakiegoś linka i to tak dobrowolnie zapraszam do pomocy. Bo dziewczyna jest bardzo sympatyczna, kochana i w ogóle i należy się jej szansa. Dziękuję wielkie. Trzymajcie się. Dobrej nocy.